Dni małej księżniczki były krótkie i podobne do siebie jak dwie krople wody. Każdy z nich przebiegał dokładnie według tego samego planu. Codziennie budziła się o tej samej godzinie i bardzo skrupulatnie wpinała sobie koronę we włosy. Potem szła uporządkować swoją niewielką grządkę z marchewkami. Po drugiej stronie jej asteroidy, tak nazywają małe planety poważni ludzie, było małe źródełko. Każdego popołudnia mała księżniczka brała szklankę i szła do źródła, żeby się napić. Po drodze zawsze pamiętała, żeby pozdrowić starego Kreta, swojego jedynego sąsiada. A potem, kiedy już się napiła, siadała na ziemi i patrzyła na inne planety krążące po niewidzialnych orbitach, za każdym razem zaskoczona tym, że wszechświat został zorganizowany naprawdę bardzo dobrze. Niezależnie od tego, jak długo wpatrywała się w niebo, ciała niebieskie nigdy na siebie nie wpadały. Usłyszeliście właśnie fragment książki Mała Księżniczka Karoliny Levestam, której premiera online odbędzie się podczas wirtualnych targów książki. Start już 13 października.